Cześć, dotarła do mnie w końcu ta ściągaczka. Znaczy musiałem ją zamówić w końcu u nas w Polsce, bo z AliExpress nie mogę się doczekać. Postanowiłem ją po prostu kupić u nas w Polsce. I to jest taka ściągaczka, tak ona wygląda. Ona jest mocowana tutaj na magnes, że wystarczy ją pociągnąć mocniej. To jest po prostu taki aluminiowy element z taką gumą i go się tutaj mocuje na tych magnesach. Tu mamy dwa, cztery takie magnesy. I to w ten sposób mocujemy. A tutaj wałek to już wiadomo, jak on tutaj wchodzi. I teraz jak zamontujemy to, to nalejemy wody i zobaczymy, jak on działa w końcu. Naleję czystej wody. Dobra, i teraz uruchamiamy program mycia. W ten sposób się włącza, włączamy. I tutaj wybieramy program. Możemy wybrać program miejscowy. To jest też jakiś chyba miejscowy, ale taki większy miejscowy. Zigzag z wirtualną ścianą. Normalny zigzag. I teraz tu jest informacja, ale to nie działa. No i żeby uruchomić, naciskamy clean. Podłoga, jak widać, ledwo na razie jest wilgotna, ale on dopiero zaczął myć się, więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Właśnie mnie ciekawiło, czy on będzie w stanie dokładnie wzdłuż ściany wymyć. Ale widzę, że bardzo blisko ściany jedzie. Ten model nie ma kamery, więc on bazuje tylko na jakichś tam czujnikach podstawowych. Ale dosyć powoli jeździ i ta szczotka też tam widzę, że bardzo powoli się obraca, także
podłoga, jak widać, dosyć mokra. Tutaj gdzie nie, gdzie dosyć sporo wody zostawił. Całkiem sporo tej wody zostawiam, muszę przyznać. Całkiem podobnie jak Scuba iRobot. Też dużo wody rozlewa. Ale o dziwo, mimo że tego tej kamery nie ma, to jeździ tak z miejsc w miejsc, równomiernymi pasami. Fajnie to wygląda. Thank you.
Thank you.
No fuk ten robot nie wyczyści. Fuki są suche. No i widać, że brudne. Także fuk na pewno nie wyczyści. Raczej bardziej powierzchniowo on czyści niż tak dogłębnie jak skuba. Tutaj jest fuga mokra, tutaj jest znowu sucha, tutaj też sucha, no to tak właśnie on myje. Niezbyt dokładnie. Bardzo mało tej wody zbiera z powrotem, z tego co widzę. Dużo zostaje na podłodze.
Tutaj go zatrzymam, bo nie chcę, żeby się zablokował. Bo jest grzejny niżej.
trochę tej wody przybyło. Teraz troszkę więcej już jej jest na tym zbiorniku.
pojawił się jakiś błąd. Żeby wyczyścić koło. Nie wiem, czy to frontowe, ono się obraca. Wyczyść koła, tylko że koła... dziwne, bo koła się obracają. Dobra, zobaczymy jak efekt po myciu. Tyle wody zebrał, brudnej. Całkiem niewiele, ale zużył też niewiele. Jak widać, cały pojemnik to tylko tyle. W każdym razie no, efekt mycia jest taki dosyć, bym powiedział, dobry. Wydaje się, że podłoga jest umyta, chociaż dużo wody zostawił za sobą. Nawet ta mikrofibra nie jest tak bardzo mokra, jest tylko wilgotna lekko, także on chyba po prostu mało tej wody podaje i przez to to nie jest, to jest cały czas osuszane przez tą moc zasysającą tą brudną wodę, więc tylko tak moczy mocno, ale odsysa. Chyba większość po prostu zostaje na podłodze, a resztę odsysa do pojemnika i koniec końców ta mikrofibra pozostaje taka wilgotna. Dobrze, teraz uruchomimy sprzątanie z wykorzystaniem wirtualnej ściany, czyli ten pierwszy program. Wirtualną ścianę ustawiłem w wejściu do łazienki, tak żeby odkurzacz po prostu z niej nie wyjeżdżał. W czasie, gdy tutaj stoi w drzwiach trypod. Zobaczymy, czy to zadziała.
tak wygląda w tej chwili podłoga. Jest dosyć mokra. Z tego co widać. Całkiem podobnie do aerobot skuby moczy podłogę ten robot. Thank you.
Jednak wirtualna ściana nie zadziałała. Natomiast to jest to, co on zebrał tam w środku, także niewiele tej wody. Teraz uruchomię jeszcze raz program, ale tym razem normalny, automatyczny. Tutaj zabezpieczymy dywanem, żeby on nie uciekł z łazienki i teraz niech myje całą tę wierzchnię.
Thank you.
Teraz dostałem komunikat, że bateria jest rozładowana. Co ciekawe, w tym modelu nie wiem, on strasznie długo myje. Czy on w ogóle wie kiedy skończyć, czy po prostu myje do końca do rozładowania baterii, nie wiem. Ale dosyć długo trwa to mycie. Wody, jak widać, niewiele zebrał. W dalszym ciągu nie zużył nawet połowy tej wody. Teraz zobaczymy, jak brudna jest ta woda. No, trochę brudna, ale strasznie mało tej wody jest. Tutaj, jak widać, przez ten otwór ta woda jest wciągana. Jakieś tam śmieci są, włosy, ale widać z tego zbiornika bardzo niewiele tej wody on pobrał. Tutaj szczotka. Szczotka tak wygląda. Nawet jest prawie sucha, wilgotna lekko. Tutaj jakieś śmieci. Nawet pajączek się tu wkręcił. Natomiast woda jest dozowana takimi niewielkimi dyszami tutaj, sześcioma, także możliwe, że to bardzo mało wody po prostu podaje i przez to... No ale podłoga jest bardzo mokra w czasie mycia, więc mi się wydaje, że ilość wody prawidłową to podaje. Tylko, że coś słabo zbiera, nie wiem dlaczego, a listwę nową założyłam. Nowiutka listwa. No widocznie tak ma być. I strasznie długo myję. I to mycie jest takie, nie wiem, niezależnie od powierzchni, on każdą powierzchnię myje tak samo długo, czyli godzinę albo i więcej. Albo i nawet dużo więcej, bo nie wiem, aż chyba praktycznie dopóki się bateria nie rozładuje. Że tak to wygląda.